oczywiście ramowa, posiada zawieszenie niezależne. Każda oś ma 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej, jest w 11 ton. Pojazd tej wersji waży 9 ton, ma zapasu 2 ton ładowności. Silnik tutaj jest o mocy 327 koni mechanicznych MTU. Balistyka pojazdu oczywiście dookólna, jest to poziom drugi według Stanek 4569. Chodzi o minoodporność pojazdu, poziom 3A pod kołem, czyli 8 kg TNT ładunku zdeponowana pod kołem pojazdu. Wóz jest wykonany w wersji 5-osobowej oczywiście. Może posiadać zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Wóz posiada też ogrzewanie, klimatyzację, filtro, wentylację. No i inne rzeczy, które są wymagane do wielozadaniowego pojazdu wojsk specjalnych.